Kontaktował się ze mną organizator gali Live Game o niezwłoczne usunięcie mojego filmu, w którym przedstawiam dowody na zarzuty wobec jednego z niedoszłych już zawodników, tłumacząc, że oczerniam ich wizerunek, że nie mam zgody na wykorzystywanie ich materiałów, czy też informacje, że Michał, czyli Bartolo, nie został ostatecznie zawodnikiem, bo nie podpisał umowy. Śmiech na sali, jakich mało! W tym materiale jestem zmuszony się odpalić, a zastraszanie, panie Marcinie, wyszło z mody w latach 90. W prawie autorskim istnieje bowiem zapis dotyczący prawa cytatu i brzmi on: wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistą całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym celami cytatu. Na prawie cytatu działa wiele kanałów na polskim YouTubie. W tym wypadku nie potrzebuję zgody na wykorzystywanie materiałów Live Game. Jedno mamy z głowy, panie Marcinie. Mam skasować, bo oczerniam wizerunek? W jaki sposób? Publikując materiał, w którym jeden z zawodników został zamknięty do pudła z podejrzeniem o gwałt? Czy panu Marcinowi już się całkiem w głowie poprzewracało od bólu głowy? Organizator tłumaczy, że Bartolo pojawił się na jednym z cage'u, ale nie podpisał umowy i ostatecznie nie był zawodnikiem. Cage'u? To nie była konferencja? Ale halo, halo! Przecież mogliście mu wysłać umowę do pierdla, to może byłaby szansa, by wziął udział. Jeśli ktoś pojawia się na scenie podczas pierwszej konferencji i występuje na filmach takich jak wywiozłem zawodnika Live Game, to kim on jest? Jaki charakter przybrał Bartolo podczas waszych wspólnych działań? Na jakiej umowie działał Michał podczas pierwszej konferencji? Dlaczego u was nie było oficjalnej informacji, że Bartolo nie jest już zawodnikiem, albo też nie był? Dla mnie to jest ewidentny cyrk na kółkach, ale jest trochę zrozumiałe, skąd te nerwy, panie organizatorze. Live Game Kids, który zorganizowaliście, na którym pojawiło się zaledwie 30 uczestników, czyli dzieci z rodzicami. Śmieszne, że ktoś chciał brać w tym udział. Pijany karzeł jeżdżący na koniu, czy też jeden z promotorów płynący na rowerku wodnym, który jest uszkodzony, mający dziury w pokładzie, a dzieciaki płynące razem z nim nie mają żadnych zabezpieczeń w postaci kapoków. Bo chciałbym przypomnieć, że noszenie kamizelek wodnych na rowerku wodnym jest obowiązkowe. No to niezłe zabezpieczenie imprezy, panie Marcinie. Garstka patusów na odludziu z dziećmi. Jak to brzmi banalnie. Dobra, ale zostawmy to, żeby mógł ktoś się utopić. Teraz już będzie tylko lepiej. Nowe zmiany w Live Game, a dokładnie zmiany liderów. Marek Kruszbil i kamerzysta, czyli Łukasz Wawrzyniak, już nie są w Live Game. Z Live Game'em nie mamy nic wspólnego. Za tydzień rozchodzimy się całkowicie. Mamy nowych włodarzy, czyli Tomek Olejnik, jeden z włodarzy dawnego Royal Division. I drugi lider, czyli hejter w kuluarach znany z nadużywania białego, czy też pożyczania i nieoddawania pieniędzy od swoich widzów. No super, mamy tych nowych liderów, super! Ty przykro mi takie fakty, ty nie szanujesz prawdy, jesteś szmatą jak każdy. Zerknijmy, co jest w planach organizacji Live Game 2. Odlotowy Tropika Island, Srasrand. Czyli jedziecie busem ze Szczecina do aquaparku, czy też parku rozrywki koło Berlina, sztuczny zbiornik wodny, sztuczne słońce, nie wiem co tam jeszcze jest. No spoko, spoko, a już myślałem, że będzie serio coś mocno inwestycyjnego. Tak, tak, jak ostatnia gala, na której sam organizator mocno popłynął, gdyż sprzedał tylko 6000 pay-per-view. No, ale jak się wchodzi do świata internetu i robi się tak absurdalne ruchy, to nie ma co się dziwić, że takie są konsekwencje tych działań. Na ten odcinek poświęciłem całą uwagę w stronę Live Game i jeszcze nie stawiam ostatniej kropki. Na huki to kruki, panie Marcinie Gilbert. Doszły też słuchy, że jeździsz po Szczecinie z jakimś koksem, karkiem i ganiasz Marka i Łukasza o oddanie kanału KXK. Oj, nieładnie, nieładnie. Na tą chwilę to by było wszystko. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Łapka w górę, to jest dla mnie taki sygnał, że materiał wam się podobał i chcecie więcej. Pozdro, Winny Life! Jaki problem macie do Winny Life? On tylko pokazuje, co wy ukrywacie. Z tego co wiem, to Winny Life ma problem do Live Game'u. Ja z nim ostatnio pisałem i przyznałem mu rację, nie?